No to co wiemy, co robić, bo powiem wam, że jak ja właśnie przeglądam, jak ten naród się zachowuje, to ręce opadają. Ja widziałam te wszystkie marsze, Boże, że nie ma koronawirusa, że ci przeciwmaseczkowcy i te hasła, wyłącz telewizję, pokonasz COVID-a. No po prostu ręce opadają, czy ten naród nie ma, nie wiem, wyobraźni, nie potrafi jakoś pomyśleć, tylko nie wiem, czy ktoś z ich otoczenia musi umrzeć, żeby zrozumieli, że jest problem. No właśnie, ja cały czas powtarzam, że tylko reżim sanitarny jest w stanie nas uratować, tak? Noszenie maseczek, po pierwsze. Po drugie, wymienianie ich, tak? Noszenie rękawiczek, kiedy jest taka potrzeba. W sklepach dezynfekowanie rąk, tak? Ludzie po prostu nie zdają sobie z tego sprawy i oni nie myślą o tym, że tak naprawdę to, w jakim kierunku potoczy się ta cała pandemia, zależy od nas. No tak, 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 dokładnie. No na przykład Amerykanie zrobili takie, jakby taką prognozę dla Polski, tak, że mimo, że jakby walczymy już z koronawirusem od tam iluś tam miesięcy, no to najgorsza i taka najczarniejsza perspektywa to jest na grudzień, tak. To będzie najgorszy moment, gdzie będzie jakby faktycznie brakowało respiratorów, łóżek i tak dalej, tak. No tak wynika z tej ekspertyzy, to zdaje się, coś badacze, naukowcy z Waszyngtonu gdzieś opracowali taką prognozę. No tak, no stoimy w perspektywie śmiertelnego grudnia, no wszyscy o tym trąbią. Ja też nie rozumiem tego, o co chodzi tym ludziom. Jakieś teorie spiskowe, coś, no... Wszyscy wiemy, że najtrudniej będzie w Europie, Azji Środkowej i w Stanach Zjednoczonych, no. A podstawą jest dystans, zachowanie jakichś zasad, jakichkolwiek, no. Ja tak sobie myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy udają, że tego nie ma, nie wiem naprawdę, co oni myślą, że oni powinni zobaczyć statystyki, które ja czytam. W tych statystykach jest informacja, że od 10 do 25 tysięcy Polaków może umrzeć aż do stycznia, no. I to od nas zależy, czy ta śmiertelność będzie, czy nie. No musimy nosić maski, ograniczyć kontakty towarzyskie, żeby jakoś z tego wyjść. No dystans i myślenie, ludzie, no. Słuchajcie, wiecie co, w ogóle wam powiem, że jak na to wszystko patrzę, to mi się przypomina, czego nie widać, Michaela Freina, no. Taka sztuka teatralna. Możesz powtórzyć? Czego nie widać, Michael Frein. A skąd takie skojarzenie z tą sztuką? No bo wiecie, słuchajcie, ledwo nas otworzyli, można grać, no bo oczywiście niby można było grać od czerwca, no ale wiecie, no sami przecież przed wakacjami to było dosyć ryzykowne, no więc większość teatrów zaczęła grać dopiero teraz od września oczywiście. No i co, no zaczęliśmy grać w reżimie 50%. Ludzie się stęsknili za teatrem, kupili bilety, zaczęli do nas przychodzić, mamy repertuar ukończony do końca, ułożony do końca roku, no i co, okazuje się, że na widowni może być 25%. O, słuchajcie, mam. Konstrukcja, czego nie widać, jest oparta na ukazaniu teatru w teatrze. Autor wyszedł z założenia, że podglądanie zakulisowej bieganiny, czyli wszystkiego, czego zazwyczaj w teatrze nie widać, jest równie ciekawe jak akcja samego przedstawienia. W związku z tym widz otrzymuje dwa w jednym i ogląda spektakl w spektaklu. Czego nie widać, to sztuka kultowa nazywana najzabawniejszą farsą, jaka kiedykolwiek została napisana. No tak, 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 dokładnie tak jest. Słuchajcie, ale tam jest to taka scena. Tak w dwóch słowach, bo to jest w ogóle o tym, że obwoźna grupa teatralna przygotowuje się do wystawienia takiej dosyć szmirowatej produkcji nowego spektaklu Co widać. I zostało im mało czasu, oczywiście brakuje pieniędzy, reżyser jest zmęczony, aktorzy też z problemami, jakieś dwa burzliwe romanse w tle, słaby wzrok młodej gwiazdeczki wschodzącej właśnie, no i wiecznie znikający, niedysponowany Nestor, który do tego jeszcze wszystkiego, rozumiecie, nadużywa. No i w takich warunkach to już w ogóle trudno jest pracować, sami się domyślacie. No i w pewnym momencie oni są gdzieś tam na wyjeździe, mają grać spektakl. No i wiecie, jak to jest w teatrze, nie? Są trzy dzwonki. Pierwszy dzwonek 20 minut przed spektaklem, drugi dzwonek 15 minut przed spektaklem, no i trzeci dzwonek 5 minut przed spektaklem. No i za te kulisy tam do nich wchodzi inspicjentka i mówi, proszę Państwa, trzeci dzwonek. Za chwilę wchodzi reżyser i mówi, proszę Państwa, nie było żadnego dzwonka, drugi dzwonek. Za chwilę ktoś wpada za te kulisy i mówi, proszę Państwa, pierwszy dzwonek. No i po prostu zaczyna się jakaś totalna galopada, bo tak jest w nieskończoność. A znowu na widowni, na foyer, no to jest, rozumiecie, jeszcze, aha, bo to w ogóle jest jakaś popołudniówka i przyszli sami emeryci. Jak ci emeryci usłyszeli drugi dzwonek, no to lecą do toalety. Jak usłyszeli trzeci dzwonek, no to biegusiem z powrotem na widowni. A tam znowu drugi dzwonek, pierwszy dzwonek, trzeci dzwonek. No po prostu można dostać
Wiecie, kocia kwiku, no. No i z nami jest dokładnie tak samo. No ale nie rozumiem, dlaczego tak samo? No słuchaj, no bo co, otworzyli nas, tak? Ludzie zaczęli kupować bilety, stęsknili się za teatrem, zaczęli przychodzić, a my teraz do nich dzwonimy i ich przepraszamy, że przepraszamy bardzo, ale musimy oddać 25% biletów, bo my możemy grać tylko do 25%. No tak, tak, to ja czytałam na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że od 10 października wprowadzono zasady w strefach żółtych na terenie całego kraju. Czyli widownie kin czy obiektów koncertowych od 10 października będą mogły być wypełnione w 25%. Słuchajcie, w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni, czyli również koncertach, będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób. No, jak nowe zarządzenie wpłynie na funkcjonowanie branży kulturalnej? No, kin, teatrów, koncertów, które do tej pory mogły działać przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Jednak zaostrzenie przepisów w dalszej perspektywie może dla niektórych oznaczać konieczność zamknięcia się dla publiczności. No, 75% miejsc ma być wolnych. No tak, słuchajcie, wprowadzono co prawda fundusz wsparcia dla kultury, no taką możemy powiedzieć tarczę, tak? Ruszył nabór wniosków i jest do rozdysponowania 400 milionów złotych na zapewnienie ciągłości działalności kulturalnej, na utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. A tak, tak. Ja właśnie widziałam też taki w internecie artykuł, tak, że o wsparcie mogą ubiegać się nie tylko teatry, mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, samorządowe instytucje artystyczne do wysokości 40% utraconych przychodów netto, organizacje pozarządowe, NGOs do wysokości 50% utraconych przychodów netto, przedsiębiorcy do 50% utraconych przychodów netto, w tym ustawodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego. No to chyba jakaś perspektywa jest jednak, tak? Przetrwacie. No tak, to jest oczywiście ogromna pomoc, no ale nie może być tak, że my co, no nie możemy stracić publiczności, no nie może być tak jak z tym, czego nie widać, no. Trzeci dzwonek, drugi dzwonek, pierwszy dzwonek, no. Zaraz, czekajcie, bo ja chyba czegoś nie rozumiem, bo to rozumiem, jeżeli na weselu może być tak 70 osób, a w teatrze, gdzie zachowujemy jakby wszelki reżim sanitarny, tak, są te maseczki, są przyłbice, każdy dezynfekuje dłonie, no każdy siada w co drugie krzesło, co cztery, tak, to wszystko jest przestrzegane. No wiem, bo sama jakby byłam w teatrze, więc wiem, widziałam. No to i to jest jakby sytuacja, w której jest zagrożenie, tak, no gdzie ludzie naprawdę jakby na siebie uważają, no a na weselach? Jakby okej, okay, no byliśmy w kościele, jakby koleżanka z pracy brała ślub, tak? No, wyglądała po prostu przepięknie. Fajna w ogóle para taka, wiecie? No, w każdym razie. No i teraz mnóstwo osób się zwaliło na ten ślub. Oczywiście, wszyscy w maskach, no ale także nie jestem pewna, czy my zachowywaliśmy ten dystans tych 2 metrów, tak? Było naprawdę od groma ludzi. Już nie wspominając potem, co było na weselu, tak? No to teraz teatr jest zagrożeniem, a takie wesele, nie? Coś... No... No, no właśnie. Słuchajcie, kochani, a przecież u nas w teatrze od samego początku sezonu artystycznego, czyli od września, już w ogóle panuje żółta strefa. No. W przestrzeniach wspólnych my wszyscy musimy nosić maseczki, dezynfekujemy ręce, dbamy o siebie, dbamy też o publiczność. No, słuchajcie, naprawdę jest wdrożony specjalny regulamin, gdzie my chronimy scenę, żeby aktorzy byli bezpieczni. No, jak nie jestem na scenie, to siedzę w garderobie, noszę maseczkę oczywiście wcześniej w częściach wspólnych. No wiadomo, przed wejściem na scenę tę maseczkę zdejmuję, ale koleżanki na przykład, jak mają maseczki, no to potem idą do make-upu, no to wiadomo, potem jak mają ten make-up, no to oczywiście są bez maseczek, ale siedzą w garderobach. Naprawdę się już przestaliśmy ze sobą, nie wiem, pić kawkę, gadać, dowcipkować, tak jakby to było wcześniej, bo my jesteśmy naprawdę świadomi i odpowiedzialni, no. Wiemy, że emisja koronawirusa odbywa się w czasie potu, kichania, kaszlania, biegania, no sami zresztą wiecie, no. Koledzy montażyści, obsługa sceny tak samo, inspicjenci, wszyscy, słuchajcie, w maseczkach, w rękawiczkach, no. Wszyscy mamy pełną świadomość, że ten COVID teraz jest rozproszony, jak wróciła ta tak zwana normalność, no. Ale mało tego, mamy zarządzenia, słuchajcie, że administracja nie spotyka się z częścią artystyczną, tak? Jeżeli ktoś z części administracyjnej chce coś załatwić, no to nie przychodzi za kulisy. Można wszystko załatwić mailem czy przez telefon. Tak samo, jeżeli aktor chce coś załatwić w administracji, tak samo najlepiej robić to jakoś zdalnie, no. Obsługa sceny, jeżeli nie jest potrzebna w czasie próby czy w czasie spektaklu, to również nie przychodzi na scenę, żeby no, nie robić większych zbiorowisk, no. Naprawdę jesteśmy świadomymi ludźmi. Świadomymi ludźmi, no. Mówię wam, nawet nie pijemy kawki, bo już ze sobą, bo mamy świadomość tego, że nie wiem, czyjeś dziecko mogło przynieść COVID ze szkoły, albo że my jesteśmy bezobjawowi i nawet o tym nie wiemy, no. Słuchajcie, świadomość, no, świadomość.
No, rozumiem cię, to faktycznie wszystko jest takie nielogiczne, no ale jednak dobra ta perspektywa, że jakieś szykuje się wsparcie finansowe, prawda? Nie, no oczywiście my się bardzo cieszymy z tych uchwalonych 400 milionów złotych na pomoc kulturze, ale wiesz, to są konkursy, no. Trzeba wystartować. Te wszystkie podmioty, o których ty mówiłaś, to na pewno też będą aplikować, żeby zdobyć te pieniądze, no. A oczywiście nie jest pewne, czy wszystkie dostaną, no przecież to nie jest takie proste. No tak, wiecie co mnie najbardziej zastanawia? Że teraz, jak jesteśmy w tej żółtej strefie, to w zasadzie tyle samo ludzi, którzy chcą przyjść i mogą do teatru, może wejść sobie do tramwaju, tak? Czyli nagle w żółtej strefie znowu robimy ograniczenie, zmniejszamy widownię do 25%, a tramwaje zakładamy, że są po prostu bezpieczne, tak? To jest po prostu jakiś absurd. My mamy kontrolowaną, zabezpieczoną widownię w teatrze, gdzie bileterzy po prostu sprawdzają, patrzą, czy ludzie dezynfekują ręce, noszą maseczki. A w tramwaju jest super bezpiecznie. Tutaj robimy cięcie, zmniejszamy ilość sprzedanych biletów, a miejski tramwaj, proszę bardzo, teatr niesie zagrożenie, a tramwaj wszystko super. No to chyba coś jest nie tak. No tak, no przecież kulturę musimy uratować, no. Kultura to jest jestestwo i przyszłość narodu przecież. A tak na... Okej, kultura kulturą, ale ja cały czas przed oczami mam seniorów, słuchajcie. No przecież to jest jakaś tragedia, no. Ich szansa, że trafią pod respirator jest 13 razy większa niż młodych ludzi. 80% osób pod respiratorami to osoby starsze. My musimy o nich zadbać, musimy trzymać ten dystans. Ja wszystkim to mówię, ja to wrzucam na Facebooka. Ale musimy ograniczyć nasze kontakty towarzyskie, musimy ich wesprzeć, musimy im pomóc, musimy o wiele lepiej się nimi zająć, no. No tak, no panie Czarku, no z tego co widać, to sztuka czego nie widać jest fantastyczna i mam nadzieję, że będzie nam dane ją obejrzeć. Ja chodzę do teatru, ja wspieram artystów. To jest bardzo ważne. Zasiadam na widowni, czerpię energię z sztuki, która jest mi pokazywana i maseczka mi wcale nie przeszkadza. A do tego, czego nie widać, to ważne jest to, że nie widać tak naprawdę skutków tych długotrwałych pandemii. Zobaczycie, co się za chwilę będzie działo. Długi rosną. Ludzie żyją cały czas w stresie, bo albo zamkną, albo otworzą. Albo otworzą, albo zamkną i tak cały czas w kółko, a my w tym wszystkim musimy pracować. My musimy być normalni. Panie Robercie. Oczywiście. Seniorzy są bardzo ważni i ma pan rację. Jak będziemy walczyć o seniorów, to będziemy dbać o inne grupy wiekowe i to jest bardzo ważne. Dlatego cała nasza uwaga powinna być skierowana właśnie na seniorów. A ja właśnie przeczytałam taki bardzo ciekawy artykuł, wywiad właściwie, to wam podlinkuję, z matematykiem Krzysztofem Szczawińskim. On jest takim niezależnym ekspertem, absolwentem paryskiej École Polytechnique, gdzie studiował matematykę, ukończył też École Nationale d'Administration oraz studia na Wydziale Filozofii na Sorbonie i wiele lat przepracował jako analityk w bankach inwestycyjnych, m.in. Goldman Sachs, JP Morgan oraz w funduszach hedgingowych w Londynie. I on stworzył taki model tarczy, która godzi ochronę ludzkiego życia z ochroną gospodarki i to, o czym pisze, naprawdę wydaje się to dosyć kontrowersyjne, ale myślę, że warto to rozważyć, bo te jego wyliczenia wskazują, że do osiągnięcia odporności stadniej wystarczy immunizacja 20-30% obywateli. Naprawdę polecam wam to, żebyście przeczytali, bo on naprawdę fenomenalnie opisuje ten problem, więc gdybyśmy mogli tak ochronić seniorów, na przykład zamknąć ich w domach i otoczyć wsparciem, opieką, ale nie tylko dostarczać żywność czy tam środki czystościowe, ale przede wszystkim też wypełnić ich taką potrzebę rozmowy, zrozumienia, w ogóle kontaktu, żeby oni po prostu nie czuli się samotni, bo okazuje się, że ten czynnik samotności w jakiś sposób, można powiedzieć, że wspiera COVID, tak? Ludzie tak naprawdę, żeby zyskać tą odporność, muszą czuć się szczęśliwi, muszą czuć się potrzebni, muszą czuć, że ktoś się o nich troszczy, że ich kocha. On naprawdę świetną tą pracę opublikował, to chyba tej wiosny. Naprawdę podlinkuję wam, polecam, bardzo. Ale dokładnie o tym mówię, że seniorzy są w naprawdę trudnej sytuacji i
ja po prostu spać przez to nie mogę. Przecież ja sam mam pod sobą grupę seniorów i wiem, co się dzieje. Ja się z nimi spotykam, ja z nimi rozmawiam oczywiście osobno. Mam nawet taką jedną bardzo, bardzo cudowną podopieczną. My raz w tygodniu spotykamy się na obiad, no ale no, w tej sytuacji chyba będziemy musieli zrezygnować z naszej ulubionej szarlotki z lodami. I ona jest tak empatyczna, ona ma tak cudowne życie w momencie, kiedy my z nią spędzamy czas, czy ja się z nią widzę, czy dziewczyny przecież. Ona mi opowiadała, że jak gracie z nią w Scrabble, czy w jakieś inne gry, ona czuje się potrzebna, ona czuje się ważna i dzięki temu żyje i funkcjonuje, no. Ja uważam, że to jest faktycznie nasza misja i musimy się zająć seniorami. I tak jak mówi pani Nadia, małymi krokami, powoli, do przodu i będzie bardzo, bardzo dobrze, no. Mamy naprawdę szansę pomagać w namacalny, rzeczywisty sposób. Słuchajcie, ja tam wysyłam wam tego linka. Naprawdę, zobaczcie sobie ten artykuł, wywiad. Jest naprawdę fenomenalny. Słuchajcie, a tak trochę zmieniając temat, to wiecie już, że tegorocznym laureatem Nagrody Nike został Radek Rak za powieść Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli? Wiemy. Ale ja to, jak już zmieniliśmy temat, muszę wam przyznać szczerze, że po prostu naprawdę ogromną, dziką radość, taką, wiecie, no kulę pozytywnej energii to dała nam po prostu nasza kochana Iga Świątek. Coś nieprawdopodobnego w ogóle, co ta dziewucha zrobiła, to było jakieś szaleństwo na tych kortach. Przecież ona się urodziła, jaka ona jest młoda, w 2001 roku. No i patrzcie, ile milionów Polaków po prostu uśmiechnęło się dzięki tej jednej dziewczynie. No i dla mnie to jest po prostu jakaś mega, mega bohaterka. No dała nam w tych trudnych czasach po prostu taki, wiecie, zastrzyk radości, serotoniny, no jakiś perspektyw, tak? Super to było. A mnie to jeszcze ucieszył Jan Krzysztof Duda, który przecież pokonał mistrza szachowego Magnusa Carlsona i przerwał jego paszczę zwycięstw przez 125 meczy. Tak, no sobota to był niezwykle emocjonujący dzień w ogóle, a też tej historii polskiego sportu, bo po południu Iga Świątek triumfowała na Roland Garros jako pierwszy polski tenisista singlowy, a kilka godzin później ten Jan Krzysztof Duda sprawił sensację, pokonując podczas zawodów ATP Box Norway Chess w klasycznej partii szachów Magnusa Carlsena. Także co za dzień, ile pozytywnej energii, w ogóle dwójka młodych Polaków, naprawdę jest super. No tak, kochani, macie rację, empatia, bliskość, serdeczność, radość, wzajemne zrozumienie, to daje siłę i to jest szczepionka na koronawirusa. I jeszcze jedno, pamiętajcie o tym, że ta edukacja epidemiologiczna gdzieś poszła tak sobie w odstawkę. My musimy jak mantra powtarzać. Dystans społeczny, maseczki, dezynfekcja rąk. W ten sposób my możemy uratować setki tysięcy ludzi. Po prostu. To my musimy sobie zadać to pytanie, kochani, czy my chcemy, żeby grudzień był miesiącem śmierci, czy może jednak miesiącem Bożego Narodzenia, jak co roku, prawda? No dobrze, kochani, to do roboty i do zobaczenia. Pa!